takie pytania do nas. Nawet na ostatnim spotkaniu w Krakowie też mieliśmy dyskusję na ten temat. To jest niezwykle ważne pytanie, bo walczy ze stereotypami, które nas wiążą, ograniczają nasz rozwój. To jest taka prosta myśl. Czy jeżeli ludzie, którzy są przedsiębiorcami, nie są związani w żaden sposób z polityką, nie żyją z polityki, nie żyją z przetargów publicznych, tylko po prostu są aktywni publicznie, tak jak większość obywateli, widzą, co się dzieje, mówią, ale jeszcze wychodzą ponad narzekanie, ponad mówienie, przychodzą do działania. Czy oni się stają politykami? Zgodnie z konstytucją w Polsce można wprowadzać demokratyczne zmiany tylko jeśli powoła się partię polityczną. Możecie sprawdzić, taki jest zapis w konstytucji, żadna inna forma nie jest przewidziana. Zatem jeżeli jestem aktywnym obywatelem, chcę coś zmienić, mam już dosyć tego, co się dzieje, no muszę powołać partię i potem startować w wyborach. To jest jedyna forma. I teraz, czy ci ludzie stają się politykami? Bo to jest taki zarzut, że Paweł Tanajno oraz niektórzy działacze Polski Liberalnej Strajk Przedsiębiorców no, mają taki dysonans wizerunkowy, są niejaśni w odbiorze, bo z jednej strony krytykują polityków, mówią, że nie chcą mieć z tą swołoczą nic wspólnego, a z drugiej strony kandydują, czyli niektórzy mówią, to żłoba. Nie? No niestety, słuchajcie, to jest błędne myślenie. Mam nadzieję, że większość słuchaczy albo pamięta to z autopsji, albo dowiedziała się z lekcji historii lub od rodziców. Ale w 1989, kiedy zakończyliśmy rządy socjalistyczne w tym kraju, tak nam się wtedy wydawało, to miejsce zawodowych polityków, czyli takiej klasy politycznej, którzy już z pokolenia na pokolenie byli działaczami partyjnymi wręcz, zajęli robotnicy. Donald Tusk na przykład miał za sobą 2 lata malowania kominów, Lech Wałęsa pracował w stoczni jako elektryk, czy też na przykład Jarosław Kaczyński pracował kilka lat w bibliotece. Tym ludziom powierzono państwo. Oni nie byli zawodowymi politykami, ale oni przez wiele lat działali po to, żeby nam wszystkim zwrócić wolność, żeby w tym kraju zakończył się socjalizm i żeby wrócił wolny rynek i kapitalizm. I ta sama sytuacja jest w tej chwili. Jeżeli na przykład przedsiębiorcy, czy bezpartyjni samorządowcy, czy ktokolwiek, kto żyje normalnie, tak jak obywatele, ciężko pracuje na swoje utrzymanie, decyduje się być aktywnym publicznie, decyduje się kandydować, to nie znaczy, że on się staje politykiem. Nazywając go politykiem, po prostu opluwamy go. Ja wiem, że definicja z Wikipedii, z encyklopedii, ze słowników, polityka jest bardzo pozytywna, bo to jest człowiek czyniący dobro dla ogółu. Ale w praktyce wiemy wszyscy, że w naszym powszechnym rozumieniu polityk to złodziej, kłamca, człowiek, który żyje na twój rachunek. Dlatego jeśli chcemy zmian, nie możemy odrzucać ludzi, którzy są spoza polityki i starają się coś zmienić w tym kraju. Polska Liberalna, Strajk Przedsiębiorców. Propozycja: następne wybory bez polityków.